Dzisiaj mam dla Was kolejny haul ubraniowy i znowuż zrobiłam zamówienie na H&M. I to jest w sumie moje trzecie zamówienie w ostatnim miesiącu. Drugiego w ogóle nie widziałyście, dlatego że kompletnie nie trafiłam z rozmiarówką i też w ogóle te rzeczy mi się nie podobały, więc w całości odesłałam. Natomiast to zamówienie jest bardzo fajne, dużo rzeczy przypadło mi do gustu. W zasadzie chyba... Zresztą sami się przekonacie na sam koniec i na bieżąco będę Wam mówić jak z rozmiarówką, bo tutaj jest troszkę inaczej, więc zaczynamy. Pokażę Wam co kupiłam. I na pewno pamiętacie z mojego pierwszego haulu, że zamówiłam właśnie tę bluzkę z koronką na takich cieniutkich ramionczkach i muszę Wam powiedzieć, że jestem z niej bardzo zadowolona, niezwykle mi się podoba, też jakość jest bardzo fajna, materiał jest taki lejący, cieniutki, luźny i tutaj mam rozmiar S-kę i tak bardzo mi się ta bluzka spodobała, że postanowiłam zamówić jeszcze inny kolor i ona troszkę się różni i za chwilę Wam pokażę, czym różni się w detalach. Ta czarna, jak widzicie, ma koronkę, która wystaje jakby poza bluzkę. Natomiast ta jest podobna, ale koronkę ma poza bluzką, jak i na bluzce. Więc to jest w zasadzie ta minimalna różnica. A ogólnie, jeśli chodzi o materiał, tutaj o wykończenie jest identyczny, jest ten sam. Natomiast jedynie właśnie ta koronka nieco się różni i no sama koronka też jest troszkę inna, ale w zasadzie bluzka jest prawie że identyczna. No i dobra, teraz założę to na siebie i zobaczycie jak to będzie wyglądało. I tak wygląda ta beżowa bluzka nudziakowa z koronką i powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Uwielbiam też właśnie takie jasne rzeczy. Także się cieszę, bo w ogóle nie miałam takich bluzek z koronkami, a tak jak wcześniej powiedziałam, one idealnie pasują do pod żakiety, czy też pod jakieś letnie kurtki. Tutaj mam nawet przy sobie taką jeansową kurtkę, więc za chwilę ją narzucę. I słuchajcie, ten materiał nawet nie jest prześwitujący, bo ja mam w tej chwili na sobie czerwony stanik, a w ogóle nie widać, że stanik jest czerwony. W zasadzie ten materiał jest mocno kryjący, nic nie prześwituje, bardzo ładnie przylega i jeśli chodzi o rozmiar tej bluzki, to jest to S-ka. Także no, ja jestem mega zadowolona, materiał jest bardzo fajny, także jak będzie dostępna, to Wam polecam. No i teraz zarzucę na siebie kurtkę. Z kurtką jeansową niebieską na przykład to wygląda w ten sposób, ale na przykład też idealnie widzę tutaj taką czarną, krótką kurtkę jeansową. Myślę, że wyglądałoby to fantastycznie, na zasadzie takiego kontrastu wyglądało to bardzo ładnie. No i przez to, że mamy tutaj taki duży wycięty dekolt, to fajnie będą pasowały jakieś łańcuchy. Także no bardzo ładnie to wygląda, ja jestem zadowolona. Tak, i kolejna rzecz to słuchajcie, te spodenki, które zamówiłam w rozmiarze 38, czyli można powiedzieć, że taka M-ka i to jest słuchajcie 100% bawełna, dlatego ja zwykle jak widzę w opisie i w tekstyliach, że mamy 100% bawełny, to zawsze zamawiam rozmiar większy, dlatego że tutaj nie ma nic rozciągliwego, żadnego rozciągliwego materiału, więc spodnie czy shorty zamawiam, czy nawet spódniczki zamawiam o rozmiar większe, czyli to jest dokładnie 38 i słuchajcie, rozmiar jest idealny, nic mi nawet, o słuchajcie, tutaj mam opuszczone ramionczka od stanika, nic mi tutaj z tyłu nie odstaje, bardzo ładnie, słuchajcie, przylega, jest to wysoki stan, czyli coś, co bardzo lubię, a jednocześnie te spodenki nie są krótkie, bo tutaj ładnie wszystko zakrywają i podoba mi się to, że te wycięcia są takie lekko na ukos, bo moim zdaniem to też właśnie fajnie wyszczupla nogi i tak zgrabnie to wygląda i właśnie chciałam takie spodenki, które byłyby troszkę podwijane, więc tutaj mamy coś takiego, no i też kolor tego jeansu bardzo mi się podoba. Także spodenki to jest strzał w dziesiątkę, idealnie leżą, bardzo fajne. I kolejna rzecz, słuchajcie, to błękitna koszula z domieszką lnu i ona jest troszkę taka oversize. Ja ją mam w rozmiarze S, czyli zamówiłam tak jak standardowo, zamawiam swój rozmiar, taki noszę, rozmiar S-ka. O, tutaj muszę nawet, widzę, kołnierzyk poprawić, bo mi się źle ułożył. Normalnie noszę rozmiar S i też taki zamówiłam. Jak widzicie, ona jest troszkę taka oversize, taka większa. No i ta koszula w sumie tak, pokażę Wam jaka ona jest długa w ten sposób.
sposób. I ja lubię takie większe rzeczy właśnie sobie tutaj wpuszczać w spodnie, w shorty i właśnie do tych shortów też tutaj będzie idealnie pasowała. Ona jest na długi rękaw, ale ja sobie tutaj podwinęłam i w taki sposób ja tę koszulę będę nosić. Tutaj z tyłu jest puszczona. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba. I tutaj te rękawy są też obniżone i ja takie bluzki oversize bardzo lubię. I też tutaj na przykład wyobrażam sobie jakiś długi naszyjnik, wiecie, w stylu takim boho, bo biżuteria, buty i torebka tak naprawdę robią całą stylizację, ale koszula jest, słuchajcie, świetna. Wydaje mi się, że były jeszcze inne kolory, ale nie jestem pewna. No bardzo mi się podoba tutaj to wycięcie, że ono jest takie... w trójkąt, takie dosyć szerokie, że się tak samo tutaj rozkłada, nie ma tutaj guzików i właśnie o coś takiego mi tutaj chodziło, także koszula wygląda świetnie, tak to wygląda z większej odległości, no, też jest fajna. No i słuchajcie, kolejna rzecz. To te shorty, do których powiem Wam, nie byłam jakoś przekonana, jak patrzyłam na niej na zdjęciu, ale wzięłam, bo tak pomyślałam, że mają w sobie potencjał i mogłyby być fajne. I powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo mi się podobają. I to są, słuchajcie, właśnie takie spodenki, shorty w stylu militarnym, dlatego że one tutaj po bokach mają te dosyć takie obszerne kieszenie i one są na klipsy i to faktycznie są kieszenie, to nie jest żadna atrapa. Czyli faktycznie tutaj mamy kieszenie z jednej, jak i z drugiej strony i one tutaj na górze są marszczone, to jest oczywiście wysoki stan, tak jak widzicie, są marszczone, one są w sumie wciągane, więc nie ma tutaj żadnych guzików, nie ma zamku błyskawicznego, wciągane i dodatkowo mają pasek, który można ściągnąć, on nie jest w żaden sposób przeszywany, więc możecie tutaj założyć inny pasek, ale ten tutaj bardzo ładnie pasuje, no i one są dłuższe, więc bardzo ładnie wszystko zakrywają i ten materiał, słuchajcie, on jest taki milutki, bardzo przyjemny w dotyku i no bardzo mi się te spodnie podobają. Dobrze, nie pamiętam. Słuchajcie, wzięłam 38, tak dokładnie, 38, czyli rozmiar większy i leżą idealnie. 36 byłyby zdecydowanie na mnie za ciasne, za małe, a te idealne są. Także bardzo mi się podobają i słuchajcie, mam też do nich buty. Zamówiłam buty, które w sumie już mam, tylko w innym kolorze wzięłam, bo tak bardzo mi się spodobały. I słuchajcie, buty, które już mam w beżowym odcieniu, to są takie botki, które wykonane są z bawełnianego materiału i tutaj z wierzchu mamy właśnie bawełnę. One są sznurowane, natomiast podeszwa jest dosyć gruba i gumowa. I chciałam właśnie takie buty na bardziej takie pochmurne dni, mocne buty do też sukienek, do shortów, do spodni. Z beżowych jestem, słuchajcie, bardzo zadowolona. Świetnie mi służą i bardzo często je noszę i stwierdziłam, że przydadzą mi się też takie czarne, tym bardziej, że też myślę z myślą o jesieni, po prostu na jesień myślę, że po prostu takie ciemniejsze buty też świetnie się sprawdzą, no i do tych militarnych shortów myślę wyglądają bardzo dobrze. Ja ostatnio w ogóle chodzę w płaskich butach, nie kupuję w ogóle już nic na szpilce, bo dużo lepiej i jakoś tak dużo młodziej czuję się w płaskim obuwiu. Mam wrażenie, że mnie to odmładza, więc na takie buty stawiam po prostu na wygodę. No, także ja z butów jestem bardzo zadowolona, dlatego zamówiłam sobie właśnie kolejną parę, tym razem czarną i to jest rozmiar 39 i proponuję Wam zamawiać właśnie to obuwie w większym rozmiarze. W ogóle najlepiej jest zamawiać z HIM, jeśli chodzi o obuwie, większy rozmiar, bo oni mają troszkę taką zaniżoną rozmiarówkę, więc to jest rozmiar 39 i jest bardzo komfortowe, wygodne, a normalnie noszę 38, więc tutaj jak widzicie rozmiarówka jest trochę inna i sznurowadła mam tutaj wciągnięte do środka, natomiast tutaj jeszcze za mało sobie zaciągnęłam, tak? Ale oczywiście też można zasznurować, także tak to wygląda, jestem bardzo zadowolona i te buty strasznie mi się podobają i są niezwykle wygodne na lato i na jesień, będą idealne, są bardzo ładne moim zdaniem oczywiście. A i jeszcze tak wspomnę o bluzce, bo w sumie ją założyłam, bo pomyślałam, że będą po prostu pasowały do tych shortów. To jest bluzka w sumie też z H&M, tylko ja ją kupiłam już dosyć dawno, ale wydaje mi się, że ona jest w dalszym ciągu dostępna i jest też
To nie jest bluzka, to jest body, ok? Bo w sumie się chyba tutaj zakręciłam i pomyliłam. To jest body, więc zapinane jest tutaj na dole. Jest też w białym kolorze, a ja mam tutaj powiedzmy taki miedziany, rudawy, coś takiego z guziczkami i to body jest też bardzo fajne, ale tak jak mówię, jest dostępne, więc w razie czego też można sobie zamówić. No i słuchajcie, na sam koniec mam już sukienkę, która jest bardzo ładna. I słuchajcie, na sam koniec mam sukienkę taką maxi dopasowaną i powiem Wam, że niezwykle mi się podoba. I w ogóle jak wybierałam na stronie, to były dwa odcienie, był czarny i taki nudziakowy beżowy. Nie mogłam się zdecydować na kolor. No i tak się zastanawiam, czy sobie tej czarnej nie domówić, bo fason niezwykle mi się podoba. Długość też jest idealna, ja w ogóle lubię też takie dłuższe sukienki. Materiał jest bardzo przyjemny. Tutaj na takich grubszych ramionczkach z guziczkami tutaj na samym środku. Tutaj macie pasek, który w sumie też możecie ściągnąć albo sobie przypasać. I w sumie to mi się podoba, bo to tak dodatkowo podkreśla talię. Ja mam dosyć szerokie biodra, jestem dosyć wąska w talii, więc lubię rzeczy, które to podkreślają. I najczęściej właśnie takie rzeczy wybieram. Bardzo mi się podoba. Materiał jest cieniutki, ale jednocześnie jest też kryjący, bo tak jak wspomniałam, mam czerwony stanik, no bieliznę w dosyć takim intensywnym kolorze, a nic nie widać, nic nie prześwituje, więc naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No i zostawiłam do niej te bodki, bo byłam ciekawa w sumie, jak to będzie wyglądało i wygląda to dosyć ciężko i topornie, aczkolwiek wiem, że są osoby, które po prostu lubią taki look, więc i szczerze powiedziawszy, ja normalnie tak bym wyszła na ulicę, bo mi się to bardzo podoba. To jest rozmiar S i pasuje mi idealnie, bo też nigdzie się nie opina zbyt mocno. Nie jest za mała, ale też nie jest za duża i leży naprawdę bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, też zastanawiam się nad czarną, bo pięknie to wygląda i z tego co pamiętam, ona chyba nie była droga, więc warto się nią też zainteresować. Także słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o haul ubraniowy. Dajcie znać, jak Wam się podobają ubrania, bo to zamówienie jest strzałem w dziesiątkę u mnie i wszystko zostaje, bo wszystko mi się bardzo podoba, więc tak to wygląda. A widziałam, że poprzedni filmik Wam się bardzo spodobał, więc właśnie tak myślę nad tym, żeby robić coś takiego częściej, więc ja wszystko zostawiam, mi te rzeczy bardzo się podobają i to by było na tyle. Także do zobaczenia, pa pa!